Czesław Fiedorowicz, kandydat do Sejmiku Województwa Lubuskiego z Zielonej Góry, powiatu zielonogórskiego. Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego to nie jest konkurs piękności, ani też licytacja, kto komu co więcej zaoferuje. Wybory to jest swoisty test wiarygodności, zdolności do poważnych postaw. Zdałem ten egzamin z odwagi wówczas, kiedy ująłem przestępcę napadającego na bank z bronią, jak również wówczas, kiedy sprzeciwiłem się dziwnej koalicji, straciłem funkcję przewodniczącego. Wybory to jest właśnie ten istotny test wiarygodności, postaw człowieka i umiejętności realizowania i zajmowania się wszystkimi dziedzinami. W swoim życiu publicznym nie ma takiej sfery, której nie poświęciłbym ileś czasu, iluś lat. I dlatego chciałem prosić o poparcie z tego powodu, że jestem i doświadczonym, ale też jestem skłonnym i zdolnym do tego, by podejmować ważne wyzwania województwa lubuskiego.